Po dzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dziś nietypowy odcinek, bo z dwiema rozmówczyniami. Wspólnie zastanowimy się, kiedy szkoła potrzebuje asystentki międzykulturowej. Jak przygotować się do współpracy z asystentką, by w pełni wykorzystać jej kompetencje. Kto może zostać asystentką? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Naszymi gościniami są Julia Kamińska i Anna Maciejko z Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Julia Kamińska jest asystentką międzykulturową. W swojej pracy posługuje się 4 językami. Pochodzi z Ukrainy. W Polsce mieszka od 2019 roku. Anna Maciejko jest liderką zespołu asystentury międzykulturowej w Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Działa w obszarze asystentury, współpracuje ze szkołami, organizuje szkolenia dla asystentek międzykulturowych i współtworzy standardy pracy asystentów międzykulturowych. Witam serdecznie, witam Cię Aniu, witam Cię Julio w naszym odcinku podcastu Po dzwonku. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Nasza rozmowa jest dzisiaj bardzo nietypowa, bo udało mi się online połączyć z dwiema rozmówczyniami. Mam nadzieję, że ten nowy sposób rozmowy będzie nam służył i przyniesie mnóstwo ciekawych informacji. Dzisiejszy temat to asystentka międzykulturowa. Mam takie poczucie, że wiedza na temat asystentury w polskich szkołach jest nierówna. Niektóre nauczycielki wiedzą więcej, inne mniej. Tak samo jest z dyrektorkami. W takim razie zacznijmy może od pytania. Kto to jest asystentka międzykulturowa? Czy to jest nauczycielka, pomoc nauczyciela, a może po prostu tłumaczka? Tak, to jest dobre pytanie. Dzięki Kasiu, że wspomniałaś o tym, ponieważ faktycznie ta wiedza jeszcze nie jest taka powszechna, jeżeli chodzi o polskie szkoły i też osoby, które zarządzają tymi szkołami. I sam zawód jako taki został dosłownie kilka miesięcy temu w ogóle wpisany do przepisów prawnych. Więc żeby nie podawać dosyć długich definicji, które są właśnie w przepisach prawnych, to myślę, że możemy powiedzieć, że to jest taka osoba, która udrażnia taką komunikację pomiędzy i nauczycielami, i rodzicami, i dziećmi. Oczywiście chodzi o dzieci z doświadczeniem migracji. I jest to osoba, która pracuje w szkołach, łącząc jakby różne środowiska i tych różnych aktorów społeczności szkolnej. Czyli możemy powiedzieć, że to jest osoba, która jest potrzebna, ale jej status nie jest oczywisty dla każdej nauczycielki i nauczyciela. Tak, to prawda. Będziemy o tym dokładniej rozmawiać, a powiedzcie mi proszę, kiedy szkoła potrzebuje asystentki międzykulturowej? Jak ocenić ten moment? Czy to dla mojej szkoły jest ważna pozycja? Czy mogę jeszcze się wstrzymać? Myślę, że po pierwsze powinna szkoła czy osoby zarządzające szkołą i też jakby całe grono pedagogiczne na pewno jakby pochylić się nad taką diagnozą tak naprawdę tego, w jaki sposób ma wyglądać ta konkretna szkoła. Chodzi mi o taką diagnozę dotyczącą tego, czy na przykład budujemy szkołę, która ma być przyjazna uczniom i uczennicom z doświadczeniem migracji, czy jakby też asystentka wpisuje nam się w tą wizję budowy takiej szkoły różnorodnej kulturowo, bo jeżeli tak, to no, asystentka w zasadzie jest jedną z takich tutaj kluczowych postaci. I też z naszego doświadczenia jako Fundacji Polskie Forum Migracyjne wynika, że asystentura w ogóle jako taka jest najskuteczniejszym narzędziem integracji uczniów i uczennic, które pochodzą z innych krajów, a przyjechały do Polski i zaczynają się uczyć właśnie w polskiej szkole. Rozumiem, że to jest troszeczkę na podstawie wewnętrznej diagnozy. Możemy kierować się liczbą uczniów i uczennic z Ukrainy, czy nie tylko z Ukrainy, w ogóle z doświadczeniem migracji, bo czy to są tylko asystentki dla dzieci ukraińskich, o tym też jeszcze porozmawiamy. W takim razie, jak odpowiednio wprowadzić taką osobę do szkoły? Jak określić jej kompetencje? Co ona powinna robić? Na co zwrócić szczególną uwagę? Co powinien wiedzieć dyrektor, a co nauczycielka? Myślę, że na samym początku musimy mieć pewność, że ta asystentka jest przygotowana do swojej pracy i do pełnienia roli asystentki międzykulturowej, co oznacza, że powinna przejść przynajmniej podstawowe szkolenie. Opowiesz więcej o tym szkoleniu? Dla nas taką pigułką w zasadzie wiedzy, którą od zeszłego roku też i promujemy jako PFM, ale też de facto szkolimy asystentki przyszłe czy obecne w całej Polsce w zasadzie, jest taki kurs e-learningowy, który mamy na platformie pod adresem szkołaróżnorodności.org.
I jest to kurs, który składa się z 13 modułów tematycznych, począwszy od takiego wprowadzenia i opowiedzenia o tym, w jaki sposób działa system edukacji w Polsce, poprzez takie tematy jak na przykład przeciwdziałanie czy standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem, czy reagowanie na mowę nienawiści, czy kwestia na przykład tego, jak ważna jest superwizja w pracy asystentki. W ramach takiego podstawowego szkolenia też mamy moduł dotyczący różnych jakby metod i narzędzi sprzyjających integracji w klasie różnorodnej kulturowo. Mamy tam też jeszcze taki moduł dotyczący na przykład kwestii związanych z pierwszą pomocą psychologiczną. Więc to jest jakby taki pakiet, dzięki któremu osoba, która dopiero zaczyna pracę, a nigdy wcześniej na przykład nie spotkała się z takim zawodem i na przykład, nie wiem, nie ma swojego dziecka też w szkole, więc jest, mówiąc kolokwialnie, zupełnie zielona, może się z tym zapoznać, przejść cały kurs i dzięki temu mieć przygotowanie właśnie do, na samym początku do pracy asystenckiej. Powiedz mi proszę, czy ten kurs wystarczy, żeby rozpocząć pracę w szkole jako asystentka? Myślę, że na samym początku, jeżeli na przykład w danej miejscowości nie ma innych możliwości szkolenia asystentki, to jest on wystarczający. Tam jest około bodajże chyba 16, jeżeli dobrze pamiętam, godzin dydaktycznych, nagrań, materiały dodatkowe są. Także na sam początek myślę, że to jest no, taka podstawowa wiedza, która naszym zdaniem jest po prostu niezbędna do tego, żeby zacząć pracę i wiedzieć, na czym polega w ogóle ta rola asystentki. To ja jeszcze od razu dopytam, czy jeżeli ja jestem dyrektorką szkoły, szukam asystentki na stanowisko do swojej szkoły i przyjdzie do mnie osoba, która ma tylko taki kurs ukończony, to ja zgodnie z prawem mogę ją zatrudnić? Nie odpowiem na to pytanie, ponieważ my jako PFM jakby zatrudniamy na trochę innych zasadach, tak? Jako organizacja pozarządowa. Z tego co wiem i z tego co pamiętam, to w tym momencie zgodnie z przepisami prawa asystentka międzykulturowa jest rekrutowana i w ogóle finansowana później po zatrudnieniu z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, czyli w zasadzie oprócz niekaralności, oprócz znajomości komunikatywnej języka polskiego, którą ocenia de facto dyrektor w praktyce i jakby legalnego pobytu na terenie Polski, tutaj więcej tak naprawdę wytycznych nie ma, tak? My też czekamy na to, co dalej tutaj się zadzieje, jeżeli chodzi o dalsze zmiany w prawie. Jeszcze chciałabym dodać, że też, Aniu, jak ty wspomniałeś, znajomość języka polskiego i oczywiście znajomość języka kraju pochodzenia dziecka przede wszystkim musi być. Tak, oczywiście. To też niezwykle ważna sprawa, o której faktycznie Julia pamiętała, czyli no generalnie asystentka jest osobą, która będzie pracowała z konkretnymi dziećmi posługującymi się konkretnym językiem i z danego kraju, tak? Czyli na przykład w przypadku, tak jak Julia pracuje, z dziećmi przede wszystkim z Ukrainy czy z byłych państw Związku Radzieckiego, no to tymi językami jest ukraiński i rosyjski, no i oczywiście polski. Dobrze, to wróćmy w takim razie do tego podstawowego pytania, czyli jak odpowiednio wprowadzić asystentkę do szkoły. Tak, to ja jeszcze chętnie dopowiem. Z naszej praktyki bardzo istotne jest to, żeby w zasadzie wszyscy pracownicy w szkole, w momencie kiedy pojawia się asystentka, wiedzieli, że to jest właśnie osoba, która będzie pełniła tą funkcję, więc taką dobrą praktyką jest to, żeby na przykład przedstawić asystentkę z jednej strony i gronu pedagogicznemu podczas spotkania rady pedagogicznej, ale też, żeby każdy pracownik tak zwany administracyjny, niepedagogiczny, też wiedział, że to jest właśnie osoba, która będzie pełniła tą funkcję. I druga bardzo ważna kwestia, to też poinformowanie rodziców, nie tylko tych dzieci, z którymi ona de facto będzie docelowo pracowała, czyli dzieci, rodziców dzieci cudzoziemskich, ale też wszystkich rodziców dzieci w szkole, ponieważ jak wiemy, asystentka ma być takim łącznikiem też sprzyjającym integracji, więc warto byłoby, żeby wszyscy rodzice wiedzieli, że jest taka osoba na takim stanowisku. W naszym przypadku, też tak dodam, w naszym przypadku dobrze się sprawdza takie plakaty informacyjne, które umieszczamy tak w szkołach, na przykład przy wejściu do szkoły, w szatni, tam gdzie rodzice mają możliwość to zobaczyć. Umieszczona taka informacja, że jest asystentka w ogóle na terenie szkoły, jak się nazywa, jak można z nią się skontaktować i wtedy też to bardzo ułatwia, oprócz oczywiście informowania rodziców przez nauczycieli, to i takie po prostu wizualne też przypomnienie, że jestem na terenie szkoły. Powiesz mi, Julio, czy ten plakat powinien być w kilku językach? Czy on wystarczy, że on jest na przykład po polsku i w języku docelowym w kontakcie z rodzicami i uczniami?
W naszym przypadku to jest plakat w języku polskim, ale też jest tam informacja umieszczona, w jakich językach mówię, więc można to zrozumieć, po co jestem i komu mogę pomóc. Mm-hmm. To brzmi jak bardzo prosta praktyka, a jednocześnie świadczy o tym, jak skuteczny może być taki prosty przekaz. Dokładnie. To w takim razie ja jeszcze dopytam ciebie, Julio. Co ci pomaga w wejściu do szkoły? Przy rozpoczęciu naszej pracy w szkole, to znaczy współpracy z fundacją, oczywiście zaczynamy od rady pedagogicznej, gdzie, jak właśnie Ania powiedziała, na której jestem wprowadzona tak naprawdę do społeczności szkolnej, gdzie po prostu mam możliwość się przedstawić, powiedzieć o swojej roli, co robię, jak mogę pomagać, jak mogę wspierać. Po prostu, żeby grono pedagogiczne nie zobaczyło, że ja jestem, i to naprawdę pomaga. I potem już nie wynikają jakichś takich pytań, że a kim pani jest, a co pani tu chce, bo wiedzą, po co przychodzę na lekcje i że jestem dla dzieci i również jestem dla nauczyciela. Również jest bardzo ważne informowanie rodziców przez Librusa, dziennik elektroniczny ogólnie. Taka też informacja, jak idzie do wszystkich rodziców, że na terenie szkoły pracuje asystentka międzykulturowa. Też to świetnie się sprawdza. Mam identyfikator. Też wiadomo, że nie chodzi jakaś pani po szkole, nie zgubiła się, nie szuka kogoś, a wie na pewno, gdzie musi iść. No i jak zaczynam swoją pracę w szkole, oczywiście muszę zapoznać się z liczbą dzieci, które są w szkole, wiedzieć, ile tych osób jest, i tak naprawdę idę po kolei po wszystkich klasach, gdzie są dzieci obcokrajowców, i rozmawiam z nauczycielami, pytam o potrzeby, potem zapoznaję się z rodzicami również, bo na przykład ze strony nauczyciela może być jedna wiedza, jakby takie jedno zgłoszenie, że na przykład to dziecko potrzebuje pomocy, a inne dziecko już mniej potrzebuje, zdaniem na przykład do nauczyciela, ale potem jak się zapoznam z rodzicami, z dziećmi, to też jakby i sama sobie tak ustalam, kto najbardziej mnie potrzebuje, do kogo mam przychodzić, kogo mam na pewno nie pominąć swoją uwagą, więc to też jest bardzo ważne, żeby mieć sobie taką listę i w głowie, i tak gdzieś, bo tych dzieci naprawdę jest bardzo dużo w różnych klasach i staram się naprawdę, żeby nikogo nie pominąć. To teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja jestem nauczycielką, zaczynasz pracować w mojej szkole. Co ja powinnam wiedzieć? Kiedy powinnam się do ciebie zgłosić i z jakim trudnością bądź wyzwaniem? Czy mam oczekiwać, że raczej to ty do mnie przyjdziesz jako asystentka? Czy raczej ja powinnam sama wykazać się jakąś inicjatywą? Przyjrzeć się jeszcze raz moim uczniom z doświadczeniem migracji i zwrócić się z tymi trudnościami do ciebie? No, tak powiem, że to działa w obie strony. I ciężko tak trzymać to wszystko w głowie, gdzie jakie dziecko mnie potrzebuje, więc i ja sama się zgłaszam do nauczyciela i również oni też mogą się zwrócić do mnie. Jako też dobra praktyka mam telefon służbowy, który i też kontakty na miarę do siebie zostają dla wszystkich nauczycieli. I proszę, żeby do mnie pisać, dzwonić w razie takiej potrzeby. I jeżeli nawet kiedyś nie dotarłam na lekcję jakąś, gdzie ktoś na mnie czekał, to proszę mnie dać znać, żeby na pewno następnym razem tam być. Przychodzę również sama, bo na przykład wiem, że w jednej klasie jest więcej dzieci, gdzieś jest mniej dzieci, gdzieś jest na przykład dziecko kompletnie nowe, które na przykład dopiero dotarło do polskiej szkoły, na pewno mnie teraz bardzo potrzebuje. No to rozmawiamy z nauczycielem, mówi na przykład, a na takie lekcje na pewno by się przydało, żeby pani przyszła, a na tej lekcji może poradzimy sobie. Więc to jest taka współpraca, to musi być kontakt między nauczycielem a asystentką, bo naprawdę nauczyciel może czegoś nie zauważyć. Coś ja mogę też czegoś nie zauważyć, więc musimy ze sobą rozmawiać. I oczywiście też jak przychodzę na lekcje, musi tak być, żeby nauczyciel wiedział, po co przychodzę. Nie przychodzę na lekcję, żeby obserwować pracę nauczyciela, czy oceniać, żeby tak to nie było odbierane. Ja przychodzę, żeby pomagać dziecku, pomagać w tej integracji, w nauce, ale również wspierać nauczyciela, żeby było mu łatwiej uczyć to dziecko i żeby łatwiej mu w ogóle było prowadzić lekcje. To jest bardzo dużo z poziomu dobrej komunikacji, ale też budowania zaufania. Powiedziałaś, że chcesz wesprzeć nauczyciela w tym, żeby jego lekcje były skuteczniejsze. Czyli rozumiem, że ja jako nauczycielka mogę się do ciebie zgłosić, kiedy widzę, że uczeń ma problem na przykład ze zrozumieniem biologii albo historii, ale też mogę się do ciebie zgłosić w momencie, kiedy widzę,
że w klasie integracja jest na bakier, tworzą się grupki, dzieci się nie do końca ze sobą dogadują. Czy dobrze rozumiem? Dokładnie, tak. Bardzo jest ważna ta część wspierania też ze strony takiej psychologicznej dzieci, bo wiadomo, jak nowe dzieci dołączają do klasy, to też jest im ciężko i nie zawsze są tak przyjmowane, jakby się chciało. Oczywiście i to jest praca nauczyciela, żeby pomóc integrować się temu dziecku, ale również moja, bo to może być po prostu problem bariery językowej, że ciężko im się porozumieć, po prostu jest malutki zasób słów, żeby to dziecko mogło taką prowadzić wolną rozmowę z dziećmi, nawet jak bardzo chce. Czasami to wchodzą bardzo dużo momentów. Dziecko również jak jest nowe w klasie, również może mieć jakieś traumatyczne doświadczenie. Niestety mamy dużo takich przykładów, że dzieci z traumą, dzieci w ogóle, że jak dzieje się nie bardzo dobrze w domu, no to jest im ciężko dobrze się poczuć w szkole. Oprócz wszystkich takich starań nauczyciela, no niestety musimy o tym pamiętać i właśnie tak wspierać. No tu już wchodzi też i współpraca z zespołem PP, znaczy psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym. Czyli musimy być bardzo czujni na to, jak to dziecko się czuje, co się dzieje w domu, tak, bo to już i wchodzi tu już praca z rodzicami, taka moja komunikacja, również komunikacja nauczyciela. Naprawdę to jest bardzo dużo takich czynników, które wpływa właśnie na tą integrację i dobrą edukację. To ja w takim razie mam pytanie, tak naprawdę dwa w tym obszarze. Pierwsze pytanie jest takie, czy twoją rolą jest również prowadzić różnego rodzaju elementy, warsztaty, nie wiem czy warsztaty to jest dobre słowo, nazwę to warsztaty, takie integracyjne w klasach, gdzie są uczniowie z doświadczeniem migracji, to jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest takie, czy nauczycielka może zaprosić ciebie bądź inną asystentkę, która jest w jej szkole, na przykład na spotkanie z rodzicami? Odpowiem na drugie pytanie. Zaprosić na spotkanie z rodzicami jak najbardziej. Na takie zebranie z rodzicami również. No tam występuję bardziej jak tłumacz dla wszystkich rodziców, ale jeżeli jest potrzeba takim indywidualnym spotkaniem, to jak najbardziej. Bo jak widzimy też z doświadczenia rodziców, częściej występują problemy z porozumiewaniem się. Też jest bariera językowa. Ale na pewno to jest bardzo ważna część mojej pracy. Właśnie takie budowanie mostów, jak my mówimy, pomiędzy szkołą a rodzicem, pomiędzy nauczycielem a mamą i tatą. To ja też do tego zachęcam nauczyciela, żeby pamiętać, że ja jestem i jeżeli jest jakiś problem, bo czasami też są takie trudności korzystanie z dziennika elektronicznego, przez który odbywa się ta komunikacja nauczyciela z rodzicem. Też jak pokazuję doświadczenia rodzicom, nie są przyzwyczajeni do takiego rodzaju komunikacji. Oni prędzej przyjdą do szkoły, kiedy mają wolny czas, żeby porozmawiać z panią, ale to troszeczkę inaczej. Tu właśnie też wchodzi taka moja rola, żeby tłumaczyć te takie różnice i zasady szkolne, że trzeba się umówić na spotkanie, jeżeli jest taka potrzeba i jak prawidłowo napisać tą wiadomość do nauczyciela. I wtedy działamy, jak zachodzi taka potrzeba. Przypomnę to pierwsze pytanie. To było pytanie o to, czy twoją rolą jest również prowadzenie warsztatów czy spotkań, które będą wpływały na właśnie integrację grupy bądź jakichś warsztatów związanych w ogóle z tematem wielokulturowości w szkole i klasie. Świetne pytanie, dlatego że to jest bardzo ważna część tej integracji dzieci. Również jak to dziecko, które dociera do szkoły, wchodzi do nowej szkoły, do nowej klasy, żeby ono dobrze się czuło, ale również żeby te dzieci poznali lepiej dziecko nowe i żeby im było też fajnie i ciekawie. Jak taka rola prowadzenia warsztatów, nie prowadzę warsztatów. My w naszej fundacji mamy świetną ofertę z psycholożkami międzykulturowymi, które naprawdę na tym się dobrze znają i prowadzą takiego rodzaju warsztaty. Też zachęcamy szkoły korzystać z takiej oferty, ale powiem, że też tak już ze swojego doświadczenia bardzo fajnie się sprawdza, tak jak jest dobra współpraca z nauczycielem, to staramy się coś takiego wymyśleć. Podam przykład, który mieliśmy w zeszłym roku szkolnym. Chyba to był tłusty czwartek, tak na ile pamiętam. Tłusty czwartek połączyliśmy też ze świętem takiej maslenia, czyli wymyśliliśmy, że dzieci z Ukrainy to przyniosą naleśniki, upieką z rodzicami w domu, a dzieci polskie przyniosły pączki.
I więc zestawiliśmy ławki taką wielką literą U, usadziliśmy dzieci i właśnie oni siedzieli tymi smakołykami. Dzielili się też tradycjami, opowiadali, jak to się odbywa u nich w domu, jak u nich w rodzinie świętują. I naprawdę to wspaniałe doświadczenie i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby szukać takich punktów, gdzie można połączyć dzieci, żeby im było nawzajem ciekawie i naprawdę to jest ważne. Dziękuję Ci bardzo. Chciałabym się teraz przyjrzeć tej perspektywie formalnej. Bo mówiłaś, Aniu, wcześniej, że Wasza fundacja zatrudnia asystentki i kieruje je do szkół. Wiemy, że finansowanie tego stanowiska może się w najbliższej perspektywie zmienić. Obecnie jest to po prostu finansowanie albo przez jednostki samorządu terytorialnego, albo właśnie przez takie fundacje jak Wasza. Tak, to prawda. No, my co do zasady jako organizacja pozarządowa, jak większość NGO-sów w Polsce, pracujemy na projektach i na grantach od zewnętrznych donorów czy grantodawców. Natomiast faktycznie te zmiany prawne, które wprowadziła specustawa w maju, doprowadziły do tego, że za chwilę, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, będą się przekładać na to, że będą środki właśnie z Unii Europejskiej i też wiem, że już część na przykład szkół czy w ogóle jakby organów prowadzących na terenie Warszawy czeka na tą pierwszą transzę na samym początku roku z tak zwanego KPO. Na ten moment wiemy, że gminy mogą właśnie, tak jak mówiłaś, zatrudniać asystentki ze środków własnych i dodatkowo też nadal funkcjonuje opcja finansowania z funduszu pomocy, właśnie wynagrodzeń asystentek czy pomocy nauczyciela, które są jakby kierowane tutaj specjalnie do dzieci ukraińskich. Czyli tak naprawdę teraz jest taki czas, że można się przygotować na zatrudnienie asystentki we własnej szkole, bądź podpytać jednostki samorządu terytorialnego, czy takie fundusze są. Mówisz o tym, że prawdopodobnie będzie to od nowego roku, więc już bardzo niedługo. Czyli można czynić w szkole przygotowania, żeby taka osoba dobrze do szkoły weszła i odpowiednio wykorzystać jej kompetencje. Powiedzcie mi w takim razie jeszcze, jak znaleźć asystentkę? Powiedziałaś, Aniu, o tym, że w waszej fundacji to po prostu osoba, która skończyła kurs. A jak dyrektor, który namyśli się, sprawdzi w swojej szkole, że potrzebuje asystentki, to jak może ją znaleźć? Takim zwykłym ogłoszeniem w internecie? Wiadomo, że szkoła jako de facto instytucja publiczna działa troszeczkę na innych zasadach niż organizacje pozarządowe, więc tak naprawdę pierwszym takim źródłem czy medium raczej, które ma prowadzić do pozyskania asystentki, osoby na to stanowisko, na pewno jest system informacji oświatowej, który też daje, z tego co wiem, możliwość właśnie opublikowania takiego ogłoszenia. Druga rzecz to jest oczywiście też poszukiwanie poprzez powiatowe urzędy pracy w danym rejonie. Natomiast wiem z doświadczenia, że i z jakby rozmów też z dyrektorami, że często też jakby wykorzystują takie nieformalne kanały. Na przykład proszą osoby, które już są zatrudnione w szkole, a które na przykład pochodzą z konkretnych krajów typu właśnie Ukraina czy jakieś inne państwo, o to, żeby na przykład na takich kanałach społecznościowych, gdzieś na przykład na grupie na Facebooku, przekazały taką informację, na przykład, nie wiem, wróciły screen ogłoszenia właśnie o pracę na asystentkę, żeby osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane, mogły zobaczyć to ogłoszenie i ewentualnie właśnie ubiegać się o tą pracę. Druga praktyka, która bardzo była popularna, jeżeli można to tak nazwać, na samym początku wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, czyli na początku 2022 roku, to rozpytywanie się wśród rodziców, to głównie oczywiście chodziło o mamy, dzieci, tych, które przyszły do szkoły, dzieci ukraińskojęzycznych. I wiem, że też wiele szkół, na przykład w Warszawie, w ten sposób pozyskiwało na początku asystentki, bo jakaś mama przychodziła zapisując swoje dziecko do szkoły, bo akurat mieszkali w rejonie i przy okazji dzięki temu, że na przykład już mówiła po polsku i jakby miała ten komunikatywny język, nawet czasami miała doświadczenie pracy w szkole, to wówczas została właśnie od razu w zasadzie z marszu rekrutowana i zaczynała pracę jako asystentka. Więc myślę, że warto właśnie też wykorzystać takie kanały nieformalne. Też jeżeli szkoła wie, że na jej terenie czy gdzieś w promieniu, w pobliżu działają organizacje pozarządowe, które pracują z uchodźcami na przykład, czy w ogóle z migrantami i zajmują się tematem wielokulturowości,
To też warto na przykład zadzwonić wtedy do takiej fundacji i zapytać się, czy nie wiem, być może wśród beneficjentów takiej organizacji jest ktoś, kto byłby zainteresowany właśnie taką pracą. Także myślę, że tutaj w zasadzie ogranicza nas tylko i wyłącznie kreatywność i jakieś dobre pomysły, które mogą przyjść zupełnie niespodziewanie w tej sytuacji. A powiedz mi, na co zwrócić uwagę, na jakie kompetencje przy wyborze takiej osoby? Co jest dla mnie jako dyrektorki byłoby najważniejsze? Myślę, że bardzo ważne jest to, czy taka osoba jest otwarta na pracę w takim środowisku zróżnicowanym kulturowo, to raz. Druga sprawa to, czy lubi i sprawdza się w pracy z dziećmi, bo de facto gro jej czasu to jest praca z dziećmi na rzecz dzieci. Więc to nie może być osoba, no, która nie bardzo lubi na przykład pracować z dziećmi i młodzieżą, bo wtedy to nie będzie miało większego sensu. I myślę, że to też powinna być taka osoba, która jest otwarta na nowe wyzwania, tak? Jeżeli wcześniej na przykład nie pracowała w ogóle w szkole i jakby nie zna zasad, w jaki sposób funkcjonuje polska szkoła, to warto jakby tutaj też zapytać o to, jak ona z siebie widzi na przykład za, nie wiem, za pół roku albo za rok w takiej pracy właśnie na takim stanowisku. W takim razie na zamknięcie naszej rozmowy zapytam Was, co byście powiedziały nauczycielką i dyrektorką? Zatrudnisz w swojej szkole asystentkę międzykulturową? Co zyska twoja szkoła? Myślę, że uzyska pomoc przede wszystkim, wsparcie i taką osobę, która będzie, jak już powiedziałam wcześniej, budowała mosty pomiędzy szkołą, uczniem i rodzicami. I żeby zrobić ten okres w ogóle edukacji dzieci przyjemniejszym, łatwiejszym i naprawdę, żeby dziecko bezpiecznie się czuło w szkole, żeby po prostu, żeby ta praca była owocna, to właśnie po to jest asystentka, która zawsze gotowa wysłuchać. To też osoba empatyczna, która jest uczulona na bardzo dużo takich rzeczy, które są bardzo ważne. Ja bym jeszcze dodała, że jeżeli dyrektor czy dyrektorka, która zatrudnia taką asystentkę, wprowadzi ją właśnie w odpowiedni sposób do tej placówki, to na pewno to, co powiedziała Julia, otrzyma dzięki jej pracy, jeżeli ona będzie dobrze przygotowana do pełnienia swojej roli, na pewno otrzyma w zamian po pierwsze wsparcie w edukacji tych dzieci z doświadczeniem migracji, z którymi asystentka będzie pracowała. Na pewno te dzieci też dostaną pomoc taką emocjonalną nawet i wsparcie w takiej adaptacji w polskiej szkole w pierwszych tygodniach czy miesiącach. Szkoła też otrzyma bardzo duże wsparcie w komunikacji z dziećmi cudzoziemskimi, co jest istotne. No a sami nauczyciele, psycholodzy, szkolni, pedagodzy będą zaopiekowani też językowo, że tak powiem, tak, bo to będzie też właśnie wsparcie w komunikacji, ale też bardzo często, o czym czasami zapominamy, wsparcie w takim tłumaczeniu tak zwanych kodów kulturowych, które też jest czasami no, nieocenione, zwłaszcza właśnie w komunikacji z rodzicami, więc no myślę, że tak naprawdę asystentka jest takim sojusznikiem całego i grona pedagogicznego i pozostałych pracowników, tylko trzeba po prostu pozwolić na to, żeby ona stała się też częścią zespołu danej szkoły. Dziękuję bardzo za to podsumowanie. Mam nadzieję, że to przekona dyrektorki i dyrektorów do zatrudnienia w swojej szkole, albo przynajmniej poszukania możliwości, żeby zatrudnić taką osobę. Ja jeszcze chciałam na podsumowanie dorzucić, że na naszym blogu dostępny jest świeżutki, jeszcze pachnący farbą drukarską raport dotyczący uczniów i uczennic z Ukrainy właśnie za poprzedni rok szkolny. Tam rozmowy z asystentkami międzykulturowymi też jako przykłady się pojawiają. Są też dobre praktyki ze szkoły, ale też są trudności i wyzwania, które nadal stoją przed polską szkołą. Dziękuję Wam bardzo za tą rozmowę i za podzielenie się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że ten odcinek da szansę na to, że w każdej szkole, w której potrzebna jest asystentka międzykulturowa, ona tam po prostu się znajdzie. Na naszych stronach internetowych znajdziesz materiały wspierające integrację edukacyjną uczennic i uczniów ukraińskich. Pobierz bezpłatnie i wykorzystaj na swoich zajęciach. Linki znajdziesz w opisie odcinka. Waszej uwadze polecamy też raport Uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskiej szkole, rok szkolny 2023-2024. Znajdziecie go na naszym blogu co.org.pl/blog. Scenariusz i prowadzenie Kasia Pijanowska. Produkcja Ola Żaczek-Świstak. Wsparcie projektu i promocja Bartosz Marzec. Realizacja
Grzegorz Leczkowski, Studio Pod Dębem. Podcast Podzwonku powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ten odcinek został zrealizowany dzięki wsparciu NORAD i Norwegian Refugee Council.